Witam serdecznie wszystkich przybyłych na nasze sympozjum. Jest to pierwsze sympozjum towarzystwa o takim zasięgu i zakresie. Myślę, że oczywiście nie ostatnie. Serdecznie witam wszystkich przybyłych. Mieliśmy powitać panią prezydent miasta Piekarstw Śląskich. Miała być tutaj z nami, ale bardzo pilne obowiązki ją wyrwały niestety do Urzędu Wojewódzkiego, ale z tego miejsca chciałbym podziękować za możliwość organizacji tego sympozjum właśnie w tym miejscu i w tym mieście. Bardzo serdecznie witam prezesa Europejskiego Towarzystwa Hipertermii, pana Gerharda van Rona. Bardzo dziękujemy za przybycie. Bardzo gorąco witam prezesa Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii, pana Holger Werner. I bardzo gorąco witamy past prezesa Europejskiego Towarzystwa Hipertermii, pana Jacoba van der Zee. Witam bardzo serdecznie wszystkich wykładowców ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii, Indii, Szwajcarii, no i oczywiście naszych wykładowców z Polski. Bardzo dziękuję za przybycie i uczestniczenie w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Ale przede wszystkim witam uczestników tej naszej konferencji, którzy przyjechali z całej Polski, którzy są zainteresowani tematem. Jestem wdzięczny, że spotkaliśmy się tu, że będziemy mieli możliwość przedyskutowania wielu spraw. Jesteśmy towarzystwem w zasadzie bardzo młodym, bo ponowne powołanie towarzystwa nastąpiło w 2015 roku, czyli to jest drugi rok funkcjonowania towarzystwa w naszej przestrzeni naukowej różnych towarzystw. I chciałbym tylko przypomnieć, że celem statutowym towarzystwa jest przede wszystkim prowadzenie działalności naukowej oraz informacyjnej w zakresie wykorzystania metody leczniczej hipertermii w leczeniu chorób onkologicznych, dążenie do zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory dostępności do leczenia za pomocą hipertermii, no i oczywiście rozmowa z różnymi podmiotami decyzyjnymi, tak aby metoda ta mogła być chociaż częściowo refundowana. Te zadania, te cele towarzystwa realizujemy poprzez zabieranie głosu i wyrażenia swojego stanowiska na różnych forach publicznych, także dzięki współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi i także organizacjami europejskimi. Prowadzimy działalność doradczą i informacyjną. Prowadzimy i wspomagamy przede wszystkim działalność badawczą i naukową związaną z problemem hipertermii. I między innymi ta konferencja temu służy i myślę, że cel wypełnimy w całości. Nim przystąpimy do pierwszej sesji, chciałbym poprosić przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Hipertermii, pana Gerharda van Rona, o zabranie głosu i przekazanie kilku słów. Bardzo proszę. Thank you, Professor Bogdan. It's a pleasure to be here to represent the European Society of Hypothermic Oncology and to see so many of you being here on Friday morning early. I'm sure many of you have traveled quite a distance to be here and raised early this morning. So thank you for taking this effort and being presented, being here to participate in this very well organized and very well and a nice program of this meeting. And I think we're going to have 1.5 days of nice scientific contributions. And it's also very good to hear that we have a Polish hypothermia society now, of a Polish society in hypothermic oncology. And part of that is also reflecting
the contribution that Poland is going to deliver in the name of the Marie Curie Institute in Warsaw in the HEAT trial, the phase 3 trial for pancreatic tumors. So I think these are efforts we really need to do, all of us, because phase 3 trials and positive results from phase 3 trials will give the level 1 evidence that is needed in order to get a wide acceptance of hypothermia in the various societies. I'm looking forward to a long-lasting cooperation with the Polish Society of Hypothermic Oncology, and that is twofold. For one, the first one is that it's good to have a large country like Poland to participate in all European activities, and also to prevent duplication of activities. I think what we will learn here is that ESHO at this moment has made a nice list of QA documents, and I would really would advocate to adopt these so that we are not going to do unnecessary work but can concentrate on that what is really important in hypothermia, and that is in the clinical trials, and bring forward the evidence that that it is a very good treatment to which the patients can benefit a lot if we add it correctly to chemotherapy and to radiotherapy. And maybe also with the, as we will learn today, with some immunological aspects. So I wish you all a very nice conference, and that you can learn a lot and see or can convince in what you already knew, and that we have a bright future for hypothermia in Poland, but also in Europe. Thank you. Thank you very much. Teraz chciałbym zaprosić naszego bliskiego sąsiada, najbliższego, związanego z hipertermią, prezesa Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii, pana Holger Werner. Bardzo proszę. Dzień dobry, dear colleagues, Mr. President, we are glad to be here. Thank you for this invitation, and we hope that this Congress will be the next important step for a good collaboration between the societies of both countries. And most important, we see as our society, and so I bring warm collegial greetings from our board and our members, and we see as most important step that we can fight with the weapon of hypothermia for a better prognosis of our patients in different diseases. So I wish us a good Congress, a good conference with a lot of discussions, and maybe that we learn also the colleagues, they have a lot of experience, but we can learn more and more, and so we are better and better medical doctors for our patients. Thank you, and thank you for the invitation.